Bogaty program obejmuje wydarzenia kulturalne, koncerty, plener malarski, konkursy, jarmark burszulański. Kulminacją obchodów będą trzydniowe uroczystości październikowe z sesją naukową, nocnym czuwaniem sióstr i wiernych oraz pontyfikalną mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. Mamy nadzieję gościć na tych uroczystościach zacne osoby z całego kraju, zarówno duchowne, jak i świeckie, te odpowiedzialne za rozwój kultury polskiej i ochronę zabytków. Świadectwami materialnymi roku jubileuszowego będą m.in. kalendarz na rok 2010, znaczek pocztowy, karty pocztowe oraz jubileuszowy stempel okolicznościowy, jakie zawdzięczamy Ministerstwu Infrastruktury i Głównej Dyrekcji Poczty Polskiej w Warszawie. W trzecim kwartale ukaże się poświęcony siostrom urszulankom i klasztorowi monograficzny numer kwartalnika Na sieradzkich szlakach. Obecni są wśród nas redaktorzy kwartalnika, który obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia, czyli wydania 100 numerów. W tym czasie na jego łamach wielokrotnie publikowano artykuły dotyczące sióstr i klasztorów i za tę bezinteresowną przychylność serdecznie dziękujemy.